powiedzieć o tym, co różni Kościół Baptystów od innych kościołów. Nie dlatego, że trudno zdefiniować Baptystów, ale dlatego, że tych grup protestanckich, kościołów protestanckich jest tak dużo, że trudno odnieść się do każdej różnicy między właśnie baptystami a innymi protestantami. Jedną z takich różnic jest chrzest. Chrzest w Kościele Baptystów jest u osób, które są świadome, osób, które wierzą i decydują się ochrzcić. W kościołach takich jak luterański, metodystyczny, prezbiteriański chrzczone są niemowlęta i to jest taka duża różnica między nimi. Niektóre kościoły charyzmatyczne mogą podkreślać dar języków, że każdy chrześcijanin, który ma Ducha Świętego, powinien mieć dar języków. U baptystów tego nie ma. Później są też kościoły, które są bardzo, bardzo zbliżone do kościoła baptystów. Niemal identyczne. Na przykład Kościół Ewangeliczny Chrześcijan i Kościół Baptystów właściwie są bardzo podobne. To też jest ciekawe, że Kościół Baptystów obejmuje też swoim zasięgiem różne grupy chrześcijańskie, różne wierzenia i tak na przykład wśród baptystów można spotkać kalwinistów i można spotkać Arminian. Można widzieć te grupy i czasem właśnie w jednym zborze mogą oni razem uwielbiać Boga, co też jest piękne. Też Kościół Baptystów od samego początku podkreślał, czy baptyści, ogólnie rozdział państwa, kościoła od państwa, że te dwa byty powinny nie być powiązane. Niektóre kościoły, szczególnie te, które były kościołami państwowymi, protestanckimi i państwowymi, właśnie nie chciały takiego rozdziału, podczas gdy baptyści od samego początku mówili, że ten rozdział powinien być. Tak więc najlepiej poznać, co różni baptystów od innych, przychodząc do kościoła baptystów i doświadczając właśnie ich życia, wspólnoty, na co bardzo Was zapraszam.